Zakończyła się runda jesienna rozgrywek hokeja na trawie sezon 2022-2023 dla wszystkich kategorii wiekowych, a oto drużyny reprezentujące Kujawsko-Pomorskie zarówno na szczeblu centralnym. Rozgrywki organizuje Polski Związek Hokeja na Trawie i Okręgowym. Rozgrywki organizowane są przez Wojewódzkie Związki Hokeja na Trawie. Zaczynamy od młodzików. Za nami dwa turnieje eliminacji do międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, które są eliminacjami do mistrzostw Polski. W naszym okręgu są to drużyny Bałagany Łubianka, LKS Gąsawa, LKS Rogowo i Pomorzanin Toruń. Liderem tych rozgrywek jest zespół Bałaganów Łubianka, a oto tabela ligowa. A oto tabela ligowa na zakończenie rundy jesiennej. Czas na rozgrywki juniorów młodszych. Zespoły z naszego województwa tworzą grupę C, eliminacji do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, a tworzą ją zespoły LKS-u Gąsawa, LKS-u Rogowo i zespół Pomorzanina Toruń. Drużyny rozegrały w tej rundzie 12 spotkań liderem. Rozgrywek jest LKS-Gąsawa, a oto tabela ligowa. A oto tabela ligowa na zakończenie rundy jesiennej. Przechodzimy do rozgrywek na szczeblu centralnym, jak wspomniałem organizuje Polski Związek Hokeje na Trawie. W tej kategorii juniorów występują dwa zespoły z Kujawsko-Pomorskiego, LKS Gąsawa zajmujący trzecie miejsce i Pomorzanin Toruń, siódma drużyna rozgrywek. tabeli przewodzi Warta Poznań, a oto tabela ligowa. A oto tabela ligowa na zakończenie rundy jesiennej. Rozgrywki seniorskie zaczynamy od pierwszej ligi, w której gra ubiegłoroczny spadkowicz Superligi LKS Gonsawa. Wyniki, jakie osiąga gąsawski zespół, pokazują, że jego spadek był po prostu zbiegiem nieprzewidzianych okoliczności. Przewodzi w rozgrywkach ligowych i robi wszystko, aby w przyszłym sezonie powrócić do rozgrywek superligowych. A oto tabela ligowa. A oto tabela ligowa na zakończenie rundy jesiennej. I najwyższa klasa rozgrywkowa polskiego hokeja na trawie Superliga reprezentują nas dwie drużyny. Wicemisz Polski z ubiegłorocznych zmagań ligowych zajmujący czwarte miejsce Pomorzanin Toruń. Tu trzeba zaznaczyć, że toruński zespół ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie ze startem 1954 Gniezno i LKS Rogowo, drużyna zajmująca siódme miejsce w rozgrywkach. Mistrzem jesieni został obrońca tytułu mistrzowskiego Grunwald Poznań. A oto tabela ligowa. A oto tabela ligowa na zakończenie rundy jesiennej. Na boisko otwarte zawodnicy wybiegną już w przyszłym 2023 roku. Liga startuje, jeżeli aura na to pozwoli, w kwietniu. Przed nami emocjonujące rozgrywki halowe, ale to już inna opowieść. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam Mariusz Stypczyński.